Cześć, no niestety będę zapłakana, ponieważ już próbowałam któryś nagrać raz filmik, ale jak się zaczynam wzruszać, to muszę nagrywać po prostu od nowa. No, witajcie, ja zdałam sobie ostatnio sprawę, że nie pożegnałam z Wami starego roku i nie przywitałam nowego, więc witajcie w nowym roku. Czego Wam życzę? Spokoju, radości, żebyście wszystko, co robicie, było zgodne z Waszymi wartościami i żebyście starali się być dobrymi ludźmi i pomagać innym. A ja zamykam ten rok bardzo ciężko, ponieważ jakby rozchorowałam się w grudniu, na początku grudnia. Rozłożyło mnie 17, jak pojechałam na uczelnię i tak trwa na ten dobór sprawę do dziś. Jestem po dwóch antybiotykach, się idę znowu do lekarza, bo to, co wychodzi z mojego nosa i gardła, to jest masakra. No plus, znaczy to jest pół biedy, jakaś choroba ta, która minie, ale jeszcze tutaj jakby przytrafiła się nam śmierć, znaczy nam, no mi, znaczy nam. Mojej przyjaciółki Justyny i zawsze jak chcę nagrać ten filmik, to zaczynam strasznie płakać. No, więc to taki dosyć, nawet nie mam chusteczek, więc wybaczcie, ale mam papier toaletowy. Więc no, ta końcówka roku była taka bardzo, bardzo ciężka. I ja to też napisałam u siebie na Facebooku i mam takie przemyślenia a propos relacji, jeżeli jesteście w związkach, czy też przyjaźnicie się z kimś. To po jej śmierci mam takie przemyślenia, że jeżeli czujecie, że cokolwiek dzieje się nie tak z osobą, to nagabujcie ją częściej i sprawdźcie, czy wasze przypuszczenia się potwierdzają. Jeżeli tak, to starajcie się zrobić wszystko, żeby mogło ewentualnie się poprawić, polepszyć. I mam też takie mocne przemyślenia po ubiegłym roku, że warto schować swoje ego do kieszeni. Bo ja odnoszę wrażenie, że ja zaczęłam taką zakładać maskę i jakieś tam obrażanki, sranki, albo no właśnie, te ego, ta duma na pewne rzeczy mi nie pozwoliła i teraz myślę sobie, żegnaj ego, żegnaj dumo, nie chcę cię tutaj widzieć i wolę być szczerą i prawdziwą, wolę nawet się popłakać, bo ostatnio mi Zuzia, z którą pracowałam ostatnią chwilę w nieruchomościach, uzmysłowiła, że ja nawet sobie nigdy nie pozwalałam na płacz. Tutaj chyba widzieliście na YouTubie dwukrotnie, tak? Natomiast, no, ogólnie rzecz biorąc, publicznie bardzo rzadko płaczę i w ogóle przy ludziach bardzo rzadko płaczę, ponieważ bardzo rzadko sobie pozwalam na słabość. Natomiast teraz stwierdziłam, że dlaczego mam sobie na to nie pozwolić, dlaczego mam w sobie to gnieść? Więc wybaczcie. Ale tam łzy mi teraz lecą. W każdym razie stwierdziłam, że po tamtym roku, że warto tą dumę schować do kieszeni, warto walczyć o osobę, z którą się jest blisko, niezależnie czy to partner, czy przyjaciółka. Nie, no właśnie, no właśnie. Takie są moje przemyślenia odnośnie... Jezu, aż się zgrzałam w tej angorze, tutaj w tym mieszkaniu jest tak ciepło. Takie są moje przemyślenia odnośnie ubiegłego roku. No i zauważyłam też, że bardzo dobrze i bardzo fajnie i chętnie Róża mnie męczy tutaj ostro, ona naprawdę wysysa ze mnie wszystko. Widziałam też, że bardzo chętnie oglądacie ten filmik o koniec współzależnienia. Myślę sobie, że może jeszcze nagram kilka takich filmików, gdzie będę starała się Wam pomóc. I właśnie też Zuzia mi uzmysłowiła, że ja bardzo często jakby powielam dalej ten schemat, bo mimo tego, że jakby nie jestem z osobą już uzależnioną, to moje zachowanie, przepraszam, wydmucham nos, to moje zachowanie jako osoby współzależnej, te cechy zachowania dalej jakby występują, tak? I na przykład jak, i to jest głupi przykład, tak, ale jak Zuzia chyba chciała, albo nie wiem, czy ja chciałam jej przynieść kawę, czy zanieść kawę, czy posprzątać za nią, to ona mówi, Kasia, nie, ja sobie poradzę sama, ja to zrobię sama. Nie. I tak ona mi to jakby pokazała bardzo mocno. Zaczęłam się łapać, że ja po prostu wszystko chcę robić za kogoś. I mojej świętej pamięci Justyna teraz sobie też przypomniałam, że jak pracowałyśmy razem w aptece, to oczywiście raz się na mnie obraziła. Później się pogodziłyśmy bardzo szybko. Raz się na mnie obraziła, bo ja oczywiście wszystko chciałam za nią. Ja chciałam ją oczywiście z wszystkiego odciążyć.
A ona chciała sama obsłużyć klientki, tak? No bo zaczynała i chciała jakby sama się w to wdrożyć i obsłużyć klientki. A ja chciałam jakby ją obronić, bo nie chciałam, żeby ktokolwiek ją zranił i już za nią tutaj zaczęłam wyznaczać granice klientkom i oczywiście też je przy okazji obsługiwać, bo one akurat nie były sympatycznymi paniami. I teraz stwierdzam, no, że właśnie czasami warto odpuścić i dzisiaj nawet się na tym złapałam, bo ja sama jestem osobą, która teraz chodzi do urzędu i stara się jakieś tam szkolenia, dofinansowania, czy też dodatkowo jakieś tam wnioski składać i dzisiaj się na to złapałam, bo Piotrek coś dzisiaj wspomniał o jakiejś potrzebie, którą ewentualnie ma, a ja już myk, zapaliłam się lampkę, może mu pomogę, a bo wiesz, bo w urzędzie pracy możesz mieć dofinansowanie na ta. I myślę sobie później, Kasia, a co ty robisz, ty dorosły facet, ma jaja, że się tak wyraża, a czemu ty chcesz go tych jaj znowu pozbawić, tak? Więc stwierdziłam, że może faktycznie warto nad tym pracować i warto dać żyć innym. Tak sobie myślę. No. Bo zazwyczaj tak by. No tak. No właśnie takie mam przemyślenia. No i ogólnie, jako że to był ten ciężki czas, to na początku byłam zła na świat, że dzieje się źle, ale później sobie też zaczęłam uzmysłowić, że wszystko jakby dzieje się też po coś. Że wszystkie zdarzenia, dużo się działo u nas złego, że wszystkie zdarzenia, które się dzieją, są po coś i co ja z tych lekcji wynoszę? Co ja z tych lekcji wynoszę, co sprawia, że będę jeszcze lepszym człowiekiem? Takie mam przemyślenia. I na początku roku też stwierdziłam, bo zaczęłam zdrowieć, że ja chcę robić wszystko, co będzie zgodne z moimi wartościami. Nie krzywdząc innych ludzi po prostu. Nie powodując smutku na twarzach u innych ludzi, tylko starać się być po prostu dobrym i pomocnym człowiekiem. To jeden wniosek i jeszcze kolejny wniosek, do którego doszłam w tym roku. Moja praca na pewno musi wyglądać inaczej niż praca standardowa od do i jakby tutaj zaczynają się już pojawiać takie możliwości, żebym mogła się spełniać i realizować. I kolejna rzecz, i kolejna właściwie już tak na koniec z tych pozytywnych rzeczy, bo wiem, że taki filmik może mieć negatywny wydźwięk, natomiast on nie ma mieć negatywnego wydźwięku, zależy mi tylko na tym, żebyście zadbali, naprawdę zadbali o siebie. Jeżeli zauważycie, że macie, przeczytajcie tą książkę, jeżeli byście z osobami współzależnionymi albo się coś pierdoli w waszym związku za przeproszeniem, to szukajcie przyczyny i przeczytajcie, czy tam odsłuchajcie sobie na YouTubie tą książkę Koniec współzależnienia i zacznijcie w końcu dbać o siebie. Bo jeżeli to zauważycie, to zacznie wam się po prostu lepiej w życiu dziać. Jeżeli będziecie szukać sposobów, tak jak ja, szukam jeden sposób, drugi, ten nie sprawdza się, drugi, trzeci, czwarty. Jeżeli będziecie szukać, to na pewno znajdziecie. Jeżeli nie będziecie robić nic, to na pewno nic się nie zmieni. Tak? I dalej będziecie nieszczęśliwi, dalej będziecie nieszczęśliwi. A po co? Bądźmy szczęśliwymi ludźmi, dawajmy dobro innym ludziom. Widzę, że tak. Muzyka, znaczy nie muzyka, tylko tak. Telewizor gra, panowie na górze wiercą, ale to dobrze, będą młodzi ludzie mieszkać, więc sobie niech zrobią remont. W każdym razie, tak, Beli to przeszkadzało, więc przyszła tutaj. No chodź, skakuj tu. W każdym razie na koniec z takich fajnych rzeczy chcę wam polecić Lelani Shake. Ja nie wiem, Szajek, przepraszam. Ja nie wiem, czy ja o niej wam mówiłam w poprzednich filmikach, ale to jest dziewczyna od Manifestacji Marzeń. Ona ma grupę Manifestacja Marzeń na Facebooku, ale także ma stronę Manifestacja Marzeń. Tam są na Facebooku, na grupie. Są trzy filmiki. Kochani, proponuję wam je odsłuchać. Nie wiem, czy jeżeli je oglądacie, no to może jesteście w podobnej wibracji do mnie. Więc proponuję wam je odsłuchać i zacząć po prostu działać, bo prawie mądrze dziewucha. Prawie mądrze dziewucha. No i to by było na tyle. Dziękuję wam za dziś. O Jezu, poczekajcie, Róża się przewróciła. O Jezu, na kartonie. Bo ty na karton weszłaś, tak, Różulku? Różyczka tutaj, Różyczka chciała sobie wstać, pójść na karton, no i ja patrzę, ona rozwalona jak żabka na tym kartonie. Co chciałam rzec, tak na koniec, wejdźcie na tą grupę, starajcie się być, starajcie się być dobrymi ludźmi. Nie wiem, czy oglądaliście też film Podaj Dalej,
To jest film, z którego ja już nic nie pamiętam, ale tylko pamiętam jedną scenę, że albo pan, albo chłopiec, nauczyciel nowy, albo chłopiec rysuje na tablicy. Jeżeli my pomożemy trzem osobom, a te trzy osoby pomogą kolejnym trzem, to świat będzie lepszy. Więc czego wam życzę? Żebyście zastanowili się, jak możecie pomóc chociaż tym trzem osobom. No, niech ten rok będzie takim rokiem nowych, dobrych zmian. No, aha, i stworzyłam grupę, słuchajcie, stworzyłam grupę na Facebooku, co prawda muszę zmienić jej nazwę, ponieważ tak jak wam mówiłam wcześniej, że ja zmieniam swój kierunek i będę raczej szukała różnych zleceń, będę też próbować teraz szkolić. W każdym razie stworzyłam grupę dla osób, które chcą pracować nieszablonowo, zarówno dla tych, którzy mają jakieś tam zlecenia dla innych, jak również dla osób, które poszukują pracy, bo na przykład moja koleżanka Jenna robiła, tutaj teraz zamówiłam dzisiaj kubki dla babci i dziadka od jednej z dziewczyn. Ona da oczywiście mi też link do Allegro, więc to nie jest koniecznie, ja właśnie, to jest grupa niby Wrocław, ja wam podlinkuję tą grupę. Natomiast ja zmienię nazwę, bo to jest grupa, w której można oczywiście na całym świecie jakby no zarobkować, tak, jeżeli macie coś do zrobienia, bądź jeżeli macie coś do zaoferowania, bądź coś do zrobienia, do zlecenia, no to oczywiście możecie na tej grupie zarobić. No i do czego zmierzam? Dzisiaj ja zamówiłam kubki, koleżankę wrzuciłam, która robi piękne kartki, koleżanka, która robi również piękne torty z pampersów, więc to też jest ekstra, żeby przyjść w paść, jak się dziecko urodzi z takim pięknym torcikiem z pampersów. No więc zobaczcie. Albo nawet nie zobaczcie, tylko wskakujcie na tą stronę i napiszcie, co umiecie zrobić, no i niech to się szerzy i pomagajmy sobie, więc jeżeli mam kupić od kogoś innego, jakiejś tam firmy innej kubek, to ja wolę kupić od osoby, która jest u mnie na grupie. No i to by było na tyle, dziękuję wam z całego serca, życzę wam cudownego i pięknego dnia razem z różyczką, która się nie może ode mnie odessać. Buziaki. Pa.